Podczas przekopywania ogrodu nigdy nie możemy mieć pewności, na co natrafimy. Jednak odkrycie, jakiego dokonał Amerykanin Daniel LaPointe z Bellevue w stanie Michigan, z pewnością nie należy do najczęstszych. Podczas wykonywania zleconych prac na posesji należącej do sąsiada natrafił na imponujących rozmiarów kość. Początkowo mężczyzna sądził, że znalazł fragment szkieletu dinozaura, jednak późniejsze badania pokazały, że szczątki pochodzą ze znacznie bliższej naszym czasom epoki. Zaskoczony wykopaliskiem od razu zawiadomił właściciela nieruchomości. Zanim mężczyźni zasięgnęli opinii specjalistów, spędzili 4 dni na wykopywaniu reszty skamieliny. LaPointe wraz z sąsiadem wydobyli łącznie 42 kości. Następnie skontaktowali się z naukowcami z Muzeum Paleontologii Uniwersytetu w Michigan. Zainteresowani ich odkryciem badacze poddali kości szczegółowej analizie. Dyrektor muzeum, Daniel Fisher, stwierdził, że należały one do mastodonta, wymarłego ssaka z rodziny słoniowatych. Według naukowców wyniki analizy wskazują, że w chwili śmierci mastodont liczył prawdopodobnie 37 lat. Na kościach ssaka odkryto ślady wskazujące na użycie ostrych narzędzi. Wstępne badania sugerują, że zwierzę mogło być poddane torturom przez ludzi. Nie ustalono jednak, w jakich okolicznościach miałoby do tego dojść. Badany osobnik żył około 10 tysięcy lat temu. Dotychczas w stanie Michigan odnaleziono ponad 300 kości należących do mastodontów. Jednak w większości przypadków były to pojedyncze zęby. Natomiast znalezisko z Bellevue zawierało kości żebrowe, biodrowe, a nawet pozostałości dolnych kończyn prehistorycznego ssaka. Zgodnie z amerykańskim prawem, skamieniałości znalezione na terenie prywatnym należą do właściciela gruntu, a nie państwa. Mimo to mężczyźni zdecydowali, że większość unikatowego znaleziska przekażą do zbiorów miejskiego muzeum. Jednak kilka kości zostawili dla siebie, aby upamiętnić to niezwykłe odkrycie. Zanim znalezione części szkieletu zostały przeniesione do Muzeum Paleontologii, mężczyźni zorganizowali wystawę w miejscowym gimnazjum. Dla uczniów była to niepowtarzalna okazja do zobaczenia, a nawet dotknięcia kości ssaka sprzed tysięcy lat.